Siemanko wszystkim, jestem Kasia i witam was w kolejnym dniu w Minecraft. Słuchajcie, dzisiaj będziemy obserwować hakera, ale jest jeden jedyny problem, ponieważ mam podkę na niewidzialność tylko na 3 minuty, także ja nie wiem, co my podejrzymy wtedy, ale ostatnio coś się bardzo podejrzanie zachowuje i o dziwo bardzo dużo siedzi w swoim domku, więc sprawdzimy po prostu, co on knuje w tym domku. Nie mam pojęcia, bo wiecie, no jak widzicie, nie lata przy mnie, a on cały czas lata przy kimś, kto jest na Wojanowicach, więc idziemy zobaczyć do jego domku, co tam się dzieje, no i sprawdzimy. Nie śledźcie mnie, jak ktoś spróbuje, czeka was kara, widzicie? O to mi chodzi właśnie. On nie pozwala się śledzić, nie pozwala ze sobą chodzić, a on cały czas jakby nas obserwował i wiecie, gdzieś tu się kręcił na Wojanowicach, więc coś przeczuwam dziwnego, wiecie, jakieś takie przeczucie mam w sobie, także spróbujemy przez 3 minuty sprawdzić, co się dzieje, ale obstawiam, że no nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić w 3 minuty, ale dobra, wypijemy potkę, znikamy i lecimy jak najszybciej się da do domku właśnie hakera. No obym się nie pojawiła przy hakerze, bo wtedy czeka nas kara, czyli coś niefajnego. O, zobaczcie, haker wchodzi. Wow, wali sobie piorunami, więc chyba nic ciekawego, chyba ma zły humorek. Patrzcie, ogląda, ej, on cały czas się ogląda. To jest mega dziwne. Ej, zabudował coś tutaj. O ja. Dobra, ej, nie zabrałam żadnego kilofa, spróbuję to rączką rozwalić i zobaczymy, co tu będzie. Nie, no masakra, będę to rozwalać rok. Wiecie, czemu nie mam kilofa? Bo haker go rozwalił. Spalił, jak walnął w siebie piorunem i przy okazji ja zginęłam, więc ja totalnie nie mam żadnej zbrojki, nic. Tylko to, co mi zostało, co zdążyłam złapać, także spróbuję to zaraz wykopać. O! Jezus, ale się wystraszyłam. Kto tu jest? Ale się wystraszyłam. Jest tu ktoś? Ja nie mogę. Dobra, spróbujmy to skopać dalej. Ale haker mnie wystraszył. Myślałam, że gdzieś poszedł po coś. O, patrzcie. Zmniejszył to. Dobra, zniszczył. Oj. O! Jest tu ktoś. Kto tu jest? O kurde. Widzowie, to jest jakaś dziura. Ale tam jest chyba woda. Wow! Dobra, wkurzyłam hakera. Zjem sobie coś. Czajcie, on nie zauważył. Jesteś się. Bojam. Zauważył, nie zauważył. Zauważył już. Chodźcie tu. Czeka was kara. Nie, 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 nic nas nie czeka. Dobra, widzowie, nie wiem, czy tam skakać, czy nie. Co to jest za dziura? Ale on ewidentnie nie chce, żeby ktoś tam wszedł. Ale się tak przestraszyłam jego po prostu, że aż krzyknęłam po prostu. Sorry, jeśli ktoś miał słuchawki. O nie, on to zabudowuje. Chyba może skoczyć. O! Czajcie to? On wie, że ktoś tu jest. Dobra, skaczemy, widzowie, bo nie wiadomo, co tam będzie. Dobra, lecimy. Ło! Ło! Ej, patrzcie to! Prawie bym trafiła na to. A nie do wody, woda była tylko jedna. A on akurat w tamtym miejscu. Oj. Co to jest? Ja pierdzielę, co to jest? Jak się dostać z powrotem do góry? O nie, widzowie, ja utknęłam tutaj, mi się skończy podka, to mamy przekichane, nie ma wejścia z powrotem do góry, bo on sobie lata, wiecie, ale zobaczcie, widzieliście to, że on idealnie w tym miejscu, gdzie jest woda, sobie jakby zburzył ten bruk i po prostu idealnie, żeby wskoczyć tutaj? Ja nie mogę, po prostu aż jestem w szoku. Dobra, przejdźmy sobie tutaj, zobaczmy, co tu jest, ale boję się, że po prostu podka mi się skończy, wydaje mi się, że za minutkę jakoś się skończy, więc przypał, on... Bije tych pigmenów? W ogóle co to są za pigmeni? I ma zdać. Jesteście niegrzeczni. Muszę was ukarać. Co to jest? Spróbuję jednego z nich uderzyć może. Wojownik hakera! Ty! To jest armia hakera! O nie! Pojawiłam się! Widzowie, muszę wracać. Nie, nie. Przepraszam, tylko... Nie spodziewałem się tego. Tylko mnie nie zabijaj. Proszę, tylko nie rób mi nic złego, gdzie ty jesteś. Dlaczego to zrobiłaś? Słuchaj, ja bardzo cię podziwiam i ja chcę być tak potężna jak ty. Serio, jakby to, co ja tu teraz zobaczyłam, wow, naprawdę wow. Tak, chcę mieć taką siłę jak ty, bo chciałam zobaczyć, jakim cudem tą siłę masz. A ty nie jesteś zły, że się tu dostałam? Co to jest w ogóle za miejsce? Jestem zły, ale opowiem ci wszystko po kolei, więc tak. Czemu mi opowiesz wszystko po kolei? Czekaj, czekaj. Podoba mi się to. Podoba mi się twoje nastawienie, że chcesz być silniejsza. Co? A jest tu nubek? To nubek? Wygląda jak miejsce, w którym byś trzymał nubka. Są tu kraty, jest tu więzienie. Ale nubka nie ma. Aha. Możesz sprawdzić. Tylko uważaj na TNT.
bo wybuchnie. Jakie TNT? W ogóle co to jest za łóżko ogromne? To jest łóżko dla mnie i dla osób, które będą tutaj spały. Dla twojej armii. I patrzcie, jak te pigmeny szaleją. Wystarczyło, że jednego uderzyłam, a oni wszyscy mają nazwę... Ej, nie, nie otwieraj drzwi. Pokazać tobie ich siłę? Nie. Są bardzo silni. To są wojownicy hakera? Czemu tak ich nazwałeś? Kogo mają atakować? Nas? Nie wiem. Zastanówię się, jak będziecie grzeczni, to was nie zaatakuje. Ja nie mogę. Dobra, chodźmy okrować. Tak się mi sprzeciwicie, to kto wie. Może tak skończycie, jako jeden z wojowników hakera. Co? Że zamienisz nas w to? Wszystko jest możliwe. Ej, co tu się pojawiło? Tutaj? To jest twój... Ej, to wygląda jak jakiś komputer. Ej, no chciałam właśnie to powiedzieć, że to wygląda jak jakiś hakerski komputer. To był normalnie jakiś ciemny ekran. Monitor. Wow. Tutaj a to są klawisze? Klawisze? No właśnie, ty masz tylko jakby takie klawisze, tylko 0101. Najlepsze. Takie hakerskie trochę, nie? Ja nie skoro mogę. Skoro już jesteś tutaj, to może się wykąpiemy. Nie! Co to jest, basen? To jest kąpiel. Czy ty jesteś poważny? Moja ulubiona. W lawie. Skakuj. Nie, wystarczy, że mam lawę w normalnym życiu. Mamy 35 stopni, więc ja nie potrzebuję wskoczyć tutaj do tego, do lawy. Powiedziałem, żebyś wskoczyła tutaj. Nie, no bo zginę, no kurde! Co ty? Ja chcę tylko poznać twoją potęgę, wiesz, żeby sprawdzić, jakim cudem ty jesteś aż tak potężny i silny. Nie zginiesz, uwierz mi. Wskacz do lawy. Jakim cudem nie zginę? Skocz. No, zginę. What? Ej, czemu ja nie ginę? Mówiłem ci. Co jest grane, widzowie? Kąpię się w lawie. Dobra, jest to jakieś nowe doświadczenie, nie powiem. Czyli jestem już taka potężna? Nie. Jak ty? To jest mój sposób. Patrzcie, palę się, ale nic mi HP nie zabiera, więc... Co jest grane? Dobra, wejdę do wody. Wejdź. Jeszcze mnie ciekawi to pomieszczenie, czy... Ale powiedz mi, jak ty to nazywasz? Co to jest? Tutaj. To jest moje... TNT? To więzienie. To całe miejsce to jest moja baza. To wygląda jak jakieś laboratorium, jakbyś tu, nie wiem, jakieś TNT tworzył albo coś. Trochę te... Co? Laboratorium. Laboratorium? Do tutaj eksperymentów. Ja nie... Na moich wojownikach. Wow! Nie no, słuchajcie, tam wybuchło to TNT i zginęłam i teraz już nie mam nic. Totalnie nic w ekwipunku, żadnej zbrojki, żadnego mieczyka, a już miałam takie fajne itemki, że teraz... Co ty zrobiłaś? Ja chyba mu rozwaliłam mu pół bazy. Nie wiem jak, ale chcę to zobaczyć. Chodźmy tam to zobaczyć, jak już odkryliśmy to. Ale trzeba będzie to pokazać chłopakom, Parionowi i Wojtkowi. Po prostu, żeby widzieli, co ten haker odwala pod swoim domkiem. Bo jeszcze, no nie wiem, nie widziałam, żeby któryś z nich tam był, więc no naprawdę to jest mega ciekawe. Idziemy tam i zobaczymy, co się tam dzieje. O, tu znowu jest zabudowane. On to zabudował, jak ja tu weszłam? Ja nie mogę, po prostu teraz już niczym tego nie rozwalę. To jest jakaś masakra, widzowie. Teraz, oj, co tu się dzieje? Co? Wracaj, chodź tu. Co się odwaliło? Haki. Zobacz, co narobiłaś. Wow. Ja chodź co narobiłaś? Na lawa ci wypłynęła, hopie. Wszystko zepsute. To wybuchło. Laboratorium ci rozwaliłam. No sorry, no nie chciałam. Przypadkowo, no po co tych TNT kładziesz tu tyle? Nie, dlaczego ty to zrobiłaś? To ty weszłaś na moje TNT. Nie, no... To twoja wina. No ale zobacz, jak ty łatwo to naprawiasz. Co ja niby takiego złego zrobiłam? Nie musiałem tego to naprawiać. To ja straciłam wszystkie moje itemki, jakie miałam w ogóle. Ja już nic nie mam, rozumiesz? Już nic nie mam. Dobrze ci tak. Poniosłaś za to karę. Nie, masakra jakaś po prostu. Ja nie chcę żadnych kar. Ja już nie wiem, co ja mam robić, widzowie, bo nie mam żadnej zbrojki, żadnego mieczyka, kilofa, nic, totalnie nic. Będę musiała to wszystko od nowa tworzyć. Przez ciebie to nic nie mam. A wiesz, ile była warta ta zbrojka? Ile? Dużo. Poczekaj, ale powiedziałaś, że chcesz być silniejsza, tak? No, to potrzebuję do tego zbrojki, mieczyka i w ogóle. Dobrze, mogę to dla ciebie załatwić. Mogę ci dać najlepszą zbroję i najlepsze przedmioty. Oczywiście nie za darmo. A za co? No za co? Co możesz mi zaoferować? Najlepsza zbroja... No nie wiem, no kurde, ja ci nic nie mogę zaoferować. Ja nie umiem robić parkoura. No nic, nie umiem latać elytrą. Teraz się trochę nauczyłam. To nie będzie nic prostego.
No ale to spokojnie, trudnego tym bardziej nie ogarnę, jakby już chcę odpuść na starcie, nie? Bo... Jestem pewien, że ci się uda. Jutro poproszę cię o wykonanie dla mnie pewnych zadań i zobaczymy, czy nadajesz się, żeby nosić najlepszą zbroję. Musisz udowodnić, że jesteś godna. Czyli będę musiała wykonać jakieś zadania, żeby dostać najlepszą zbroję, jaką istnieje? Zadania i mieczyk, ale mieczyk, healów i inne takie rzeczy też? Mogę dać ci wszystko, tylko musisz udowodnić, że jesteś godna ich posiadania. O kurde, no to jest nawet interesujące, widzowie. Napiszcie w komentarzu, czy mam to zrobić, czy nie, bo jestem ciekawa teraz waszego zdania. Czy powinnam, tylko zależy, jakie to będą zadania. A powiedz mi jakieś przykładowe zadanie. Droga wolna. Co droga wolna? Czy tu się nie da wyjść? Ja ci pomogę. Jak tylko będziesz chciała wyjść, to powiedz. No chcę wyjść, bo już... Dobrze, tutaj już się dzieje źle. Dobra widzowie, jeszcze szybko wam pokażę tą armię, bo to jest po prostu... Wow! Widzicie tą armię? On ją na bank ma na nas, zobaczcie, zniknął. Ale jestem przerażona, widzicie tą bazę? To jest tajna baza hakera i ona jest okropna, po prostu masakra. Lepiej się nie ruszaj. Nie ruszam się. Czemu mam się nie ruszać? O! A to co ma znaczyć, kurde? Jesteśmy na górze. Niby co? Ja mam trafić do wody? Wiecie co, ja wiem, że to nie jest jakieś trudne, nie, ale... Nie musisz trafić, ja ci pomogę. Nie, ja no, super. Ja wiem, że to nie jest jakieś trudne, ale znając moje szczęście, jakbym sama skakała, to bym na bank nie trafiła. A to co jest, głowa noobka? Nie, nie, to Steve, dobra. Myślałam, że to głowa noobka naszego kochanego. No nie wiem, masakra, kurde. Zobaczymy, ja się jeszcze zastanowię, bo ja się boję, że twoje zadania po prostu będą... niewykonalne, że takie mega trudne, no nie wiem, kurde, idę. Jest gorąco. Czekam na twoją odpowiedź. Widzimy się jutro. Przemyślę. Pamiętaj, to. Najlepsza zbroja i przedmioty czekają na ciebie. No nie wiem, czemu on zawsze tak znika dziwnie? Mega dziwne. Wali się piorunami, znika. Po co mu w ogóle tyle pojęcia? Nie wiem. Dajcie znać, kochani, w komentarzu, co o tym sądzicie, bo ja nie mam pojęcia. Jest to kuszące, ale z drugiej strony, skoro on chce mi to wszystko dać, wiecie, zbrojkę, mieczyk i tak dalej, to znaczy, że to go nie pokona. Chyba, że on myśli, że ja, nie wiem, mam z nim teraz jakiś sojusz, skoro pokazał mi tą tajną bazę. Ale wiecie co? Ja tą tajną bazę pokażę chłopakom na najbliższym naszym jakimś spotkaniu, po prostu ich tam zaprowadzę. I żeby zobaczyli, co nasz Haki odwala po prostu i co on tam robi. I specjalnie nie kazał się śledzić, ale widział, że jestem na serwerze, więc no nie wiem, nie wiem. Mi się wydaje, że on myśli, że mamy teraz jakiś sojusz albo coś się dzieje takiego, wiecie... No, że on myśli, że teraz będziemy razem atakować Wojanowice, ale to nie jest prawda, bo ja tego nie będę robiła. Ważne, że to odkryłam po prostu. No i trzeba tam sprawdzić dokładnie dookoła, czy na pewno nie ukrywa się tam nubek. Także napiszcie mi w komentarzu, jak wam się podobało i do zobaczenia już w następnych filmikach. Buziaki dla was, pa pa!